Zbudowałam kantynę Mos Eisley w trybie Lego Fortnite. Chciałabym powiedzieć, że zbudowałam kantynę Mos Eisley z klocków Lego, bo ten zestaw jest świetny i zawiera niesamowite figurki oraz takiego dinozaura, ale niestety jeszcze nie mam na to funduszy, więc bawię się na razie w trybie Lego, bo tutaj za darmo mogę budować wszystko, co tylko sobie wyobrażę. Hejko, witajcie na kanale Klockowisko, z tej strony Martyna. No i wiecie, że ja bardzo lubię nagrywać te filmiki z trybu Lego Fortnite. I też dziękuję Wam za wsparcie i oglądanie poprzednich materiałów z tej serii, no bo widzę, że cieszą się one dużym powodzeniem, jeśli chodzi o filmy na moim kanale. Wszystkie filmy, które do tej pory zrobiłam z trybu Lego, wrzucam Wam w playlistę i zostawiam Wam ją po prawej stronie na górze w tym filmie. No i oczywiście dzisiaj zaczynamy naszą Star Warsową wioskę z budynkiem kantyny. Pokażę Wam najpierw, jak zbudować taką kantynę, no a do tego potrzebujemy karnetu z trybu Lego. Ten karnet występuje w wersji bezpłatnej i w niej możemy odblokować całkiem dużo nagród, takich jak różne dekoracje, mebelki, zarówno z Mos Eisley, jak i z Tatooine, oraz blueprint jednej budowli, czyli targowiska na Mos Eisley. No ale już za 1400 fałdolców odblokujemy wszystkie nagrody, wszystkie budowle i blueprinty. Oczywiście do tego też dostajemy strój Chewbacki, który dostaniemy od razu po zakupie karnetu. Myślę, że jest to super opcja, szczególnie dla fanów Star Warsów, którzy znajdą w tym karnecie dużo ciekawych smaczków, no i odwołań do sagi i do filmów. Pokazuję Wam właśnie wszystkie te nagrody. Te na niebieskim tle są w ścieżce bezpłatnej, a wszystko, co jest na pomarańczowym tle, to zawartość płatnej ścieżki. Pamiętajcie, że żeby odblokować wszystko, musicie robić zadania, za które dostajecie wypustki, no ale to już sobie sprawdzicie danego dnia, bo te zadania są różne właśnie w zależności od dnia czy od tygodnia. Karnet Star Wars w trybie Lego zostaje w grze do 23 lipca 2024 roku, więc wydaje mi się, że jest to naprawdę najlepszy moment, żeby nagrać taki film i pokazać Wam, co znajdziemy w tym karnecie, tak żebyście jeszcze zdążyli odblokować nagrody i kupić sobie ten karnet, jeśli jesteście nim zainteresowani. Jak najłatwiej zdobyć te 1400 fałdolców? No, moim zdaniem najłatwiej kupić na miesiąc ekipę Fortnite, wtedy od razu przy zakupie dostaniecie 1000 fałdolców i dostęp do tego zwykłego karnetu w trybie Battle Royale. Jak pogracie trochę w tryb Lego i wbijecie kilkanaście poziomów, no to w ramach nagród tego karnetu sezonowego z Battle Royale jest kilka okienek, w których mamy do odebrania po 100 fałdolców. Pamiętajcie, że możecie odblokowywać ten karnet po prostu grając w tryb Lego, nie musicie grać w żadne inne tryby. Ja sobie już wcześniej właśnie i z karnetu, i z tej ekipy odłożyłam trochę fałdolców, żeby kupić ten karnet razem z Wami na filmie. No i też trochę już wcześniej pograłam w event Star Warsowy, więc jeśli chcecie na ten temat jakiś filmik, no to dajcie znać w komentarzach, a ja pokażę Wam trochę więcej gameplayu, bo jest kilka nowych zmian i aktualizacji. Wydaje mi się właśnie, że ta możliwość budowania i tworzenia różnych pięknych wiosek jest czymś, co sprawia, że ja bardzo lubię grać w tryb Lego w Fortnite, bo jak doskonale wiecie, na moim kanale nie ma jeszcze za dużo recenzji czy filmów o zestawach ze świata Star Wars, no ale to dlatego, że na razie mam trochę innych zaplanowanych wydatków, jeśli chodzi o klocki, ale pewnie też zaskoczę kilku z Was, że trochę secików leży w moim magazynie, no i czeka na pokazanie, więc oczywiście jeśli lubicie Star Wars i moje recenzje, moje filmiki, no to zostawcie suba, łapkę w górę pod tym materiałem i napiszcie w komentarzu, jaki zestaw chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. Tak jak wspomniałam wcześniej, na lokalizację mojej pustynnej wioski wybiorę sobie oczywiście biom Suchej Doliny i oznaczyłam sobie takie względnie płaskie miejsce, które znalazłam patrząc przez lornetkę. Jeśli chcecie zbudować dużą wioskę, to na takim płaskim terenie będzie najwygodniej, bo pamiętajcie też, że niektórych skał właśnie w tym biomie pustynnym nie możemy usuwać. No i oczywiście ważnym elementem też dla mnie i dla Was powinna być duża ilość gejzerów do przemieszczania się, tak żeby z tej wioski łatwo się było wydostać na biom łąk czy na ten biom lodowy. No i weźcie też pod uwagę, żeby w okolicy rosły ostre papryczki niedaleko Waszej wioski, tak żebyście nie musieli się martwić o wskaźnik głodu podczas budowania. Często na takich płaskich polankach w różnych biomach znajdziemy opuszczone budynki, które najwygodniej będzie po prostu zniszczyć. No i możecie to zrobić gołymi rękami albo kilofem, a przy okazji dostaniecie też trochę drewna, granitu, desek czy innych surowców, które na pewno przydadzą Wam się przy budowie wioski Star Wars albo do rozbudowy rynku czy tych wszystkich urządzeń do przetwarzania elementów. Niszczenie takiego budynku może zająć chwilę w zależności od jego wielkości, no ale oczywiście od razu z wykorzystanych surowców postawiłam sobie gdzieś na krawędzi placu budowy rynek miejski.
Nie musicie tego robić, ale dla mnie to było ważne, no bo dzięki niemu zawsze znajdę wioskę na swojej mapie. No i oczywiście nie martwcie się, gdzie go postawicie na tym etapie, no bo później przeniesiemy go w lepsze miejsce do naszej Star Warsowej wioski. Przyda się też od razu zbudować stół rzemieślniczy i tartak, no bo to chyba najbardziej podstawowe narzędzia na początek. Tartak będzie potrzebny do przerabiania drewna na kijki i deski, co potem będziemy wykorzystywać przy robieniu różnych narzędzi, kilofów itd. No a na stole rzemieślniczym zrobimy właśnie te wspomniane narzędzia, no i najważniejszy dla nas przedmiot, czyli łopatę. Będziemy musieli wykopać bardzo dużo piasku, żeby stworzyć odpowiednią ilość piaskowca, więc od razu Wam powiem, że to nie jest budowa dla osób niecierpliwych, trochę czasu trzeba będzie spędzić w tym trybie, ale oczywiście bonusem jest exp, który całkiem fajnie nam wpada podczas tej pracy. No ale o narzędziach jeszcze za chwilę. Ja zbuduję sobie trochę skrzynek, żeby móc gdzieś przechować niepotrzebne w tym momencie materiały. No i przydałoby się stworzyć taką tymczasową wioskę z łóżkami dla mieszkańców wioski, no bo budując będziemy też rozbijać wioskę i każda para rąk się przyda. Na przykład do zbierania zasobów, czy do bronienia naszego placu budowy, no przede wszystkim przed pustynnymi szkieleciakami w nocy. Pierwszym mieszkańcem, który do nas przyszedł, jest Aura, więc oczywiście po zbudowaniu łóżka postaram się przypisać jej pracę, czyli zbieranie zasobów. Jest to proste do zrobienia i tak naprawdę wystarczy, że porozmawiacie z pierwszym mieszkańcem, przeczytacie dialogi i znajdziecie tam opcję "Pogadajmy o robocie". Na tym etapie chyba najlepszą opcją będzie wyznaczenie mieszkańca do zbierania pobliskich zasobów, no bo przyniesie nam najbardziej potrzebne materiały czy do ulepszania wioski, czy do tworzenia broni, ale też do budowania nowych obiektów produkcyjnych. No dobra, jak już mamy wszystkie niezbędne rzeczy przygotowane do budowy, no to możemy wybrać miejsce, w którym postawimy nasz pierwszy budynek, czyli oczywiście kantynę z Mos Eisley. Korzystamy z blueprintów, więc każda budowla będzie na fundamencie, no i żeby zbudować podstawę pod kantynę będziemy potrzebowali aż 90 sztuk drewna. Jest to oczywiście dość dużo, ale nie martwcie się, bo na pustyni możecie gołymi rękami poniszczyć trochę krzaków, no i z każdego z nich wypadnie kilka sztuk drewna. Nie stresujcie się też, jeżeli wybrane przez Was miejsce znajdzie się poza obszarem wioski. Ten rynek jest w tym miejscu, w którym jest tymczasowo. Później przeniesiemy go do centrum wioski, jak już zbudujemy wszystkie elementy. I teraz to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Po zbudowaniu fundamentu od razu widzimy, że wszystko potrzebuje bardzo dużo piaskowca. Każdy element podłogi, ściany, schody, wykończenia to będzie minimum jedna sztuka piaskowca. Czasami też jeszcze piasek, plastoid czy inne materiały, ale o tym za chwilę. Żeby przygotować piaskowiec, będziemy potrzebowali no oczywiście piasek i granit, dlatego ja już wcześniej stworzyłam sobie zwykłą łopatę na stole rzemieślniczym, no i trochę pokopię, żeby mieć większy zapas piasku. To będzie też dobry moment, żeby ulepszyć stół rzemieślniczy, no bo żeby zbudować łupacz kamieni, w którym będziemy produkować piaskowiec, będzie nam potrzebny marmur i supłokorzeń, który znajdziemy w jaskiniach na łąkach, no a żeby wydobywać oba te surowce, musimy stworzyć już zielone narzędzia. Dlatego w tym momencie wybiorę się na poszukiwanie turlaczy na łąkach, no bo najpierw muszę zdobyć ich skorupy. Nie pokazuję Wam polowania na te turlacze, no bo oczywiście jak ich potrzebowałam, to nie mogłam żadnego nigdzie znaleźć, no i nabiegałam się po ogromnym obszarze, więc od razu sobie zbierajcie te wszystkie zasoby, jak będziecie szli na przykład w stronę pustyni. Po ulepszeniu stołu odblokujemy nowe schematy narzędzi i jak widzicie one są w kolorze zielonym. Potrzebujemy zrobić na pewno siekierę do zbierania supłokorzenia, no i kilof do zbierania marmuru. Wiem, strasznie dużo jest biegania na początku za różnymi surowcami, no ale jak wybierzecie się do jaskini i zdobędziecie wszystko, no to obiecuję, że nie będziemy się już ruszać zbyt daleko od naszej wioski. Oczywiście jak widzicie na filmie, ja używam niebieskiego kilofa, no bo akurat miałam go w ekwipunku, więc jeśli macie niebieskie czy nawet fioletowe narzędzia, no to one też sobie dadzą radę ze zbieraniem. Pamiętajcie tylko, że one są droższe w wykonaniu i dlatego zawsze bardziej ekonomicznym pod względem surowców rozwiązaniem jest korzystanie z narzędzi najniższego możliwego poziomu. No dobra, jesteśmy w naszej tymczasowej wiosce na pustyni, więc postawmy sobie gdzieś już ten łupacz kamieni. Wrzućmy na produkcję granit i piasek i teraz musimy się uzbroić w cierpliwość, no bo trochę czasu zajmie nam wyprodukowanie jednego piaskowca, a będziemy potrzebować ogromne ilości. Polecam w tym czasie zaopatrzyć się w łopatę, no i pokopać sobie trochę piasku albo pomyśleć nad ustawieniem waszej wioski. Możecie też na spokojnie odejść od komputera albo wylogować się, no i wtedy po zalogowaniu na pewno już będziecie mieć te 30 piaskowca gotowe. No dobra, ja trochę poczekałam, mam w skrzyni jakieś 118 sztuk piaskowca, no i zobaczymy na jak długo nam to wystarczy. Z takim zapasem piaskowca można wracać już na plac budowy i zaczynać budowanie,
No i powiem Wam, że byłam dosyć przerażona, jak szybko znika ten piaskowiec, który miałam w ekwipunku. Do niektórych podłóg potrzebujemy zarówno jednego piaskowca, jak i piasek, czasami nawet dwa piaskowce, więc pamiętajcie, żeby trochę nieprzerobionego piasku mieć w swoim wyposażeniu. W budowie tego blueprintu pojawiają się też momenty, w których potrzebujecie sam nieprzerobiony granit. Niektóre ściany będą wymagały też użycia plastoidu. Jest to nowy materiał, który zdobędziecie przede wszystkim w świecie Star Wars. Wystarczy, że się tam znajdziecie przez kopalnię, zniszczycie trochę imperialnych budowli albo znajdziecie go w skrzyniach jaskini właśnie w tym świecie Star Warsowym. Ja na szczęście trochę plastoidu mam w wyposażeniu, więc nie muszę wracać do tego świata Star Wars i po prostu wyciągnę go ze swojej skrzyni. Na etapie numer 12 w budowaniu kantyny okazało się, że skończył się piaskowiec, no i serio myślałam, że wystarczy go na więcej. Poszłam więc po więcej piaskowca, no i jak wracałam, to zauważyłam to na podłodze mojej budowli. No halo, kuro, nie uciekaj i wytłumacz mi, co to ma być. Dobra, później posprzątamy, więc lecimy budować dalej. Zawsze jak odblokuję i kupię nowe budynki, no to lubię budować z gotowych blueprintów, bo mogę lepiej poznać zastosowanie różnych elementów i ich ograniczenia. Te budowle Star Wars są super, bo składają się z wielu zaokrąglonych elementów, których wcześniej nie mieliśmy w grze i od razu budynki, które powstają z nich, robią się takie bardziej naturalne i dużo mniej blokowe. W kantynie używamy też sporo łuków w środku do zrobienia nieszlagości kantyny i też widzę świetne zastosowanie dla tych elementów w customowych budowlach, które na pewno też tutaj w tej wiosce powstaną. No i czas na kolejny powrót po zapasy piaskowca i jak widzicie musiałam zrobić taki prosty dach nad wioską, bo z jakiegoś powodu bardzo często na tej mojej pustyni padał deszcz, a w takich warunkach od razu pojawi się komunikat, że nie możecie używać zbudowanych maszyn, no więc pamiętajcie o tym, jak będziecie myśleli, jak wszystko rozplanować na samym początku, żeby zaplanować sobie jakiś daszek. No dobra, przyspieszmy trochę tempo, czas na szybki montaż z budowy i będę Wam mogła pokazać już efekt końcowy. Nasza kantyna jest już gotowa, no i ponieważ jest noc i wtedy dobrze widać wszystkie lampy i oświetlenie, no to zaczniemy zwiedzanie kantyny od jej środka. Ponieważ jest to kantyna, czyli taki bar, no to zadbałam o odpowiednio dużo miejsca do siedzenia, takich jak długa kanapa, która jest tuż przy wejściu dla wchodzących gości. No i nie mogło zabraknąć rozrywki, więc w jednej z wnęk postawiłam nawet podest, na którym możecie zagrać słynną piosenkę ze sceny w kantynie z filmu Nowa Nadzieja. Oczywiście nie mogę jej Wam tutaj puścić, no bo copyright, ale możecie sobie wyobrazić, jak ta muzyka pięknie tutaj nam gra w tym trybie Lego. W środku jest też oczywiście bar, na który ustawiłam różne pojemniki z napojami, więc jeśli chcielibyście odegrać jakieś scenki właśnie z Gwiezdnych Wojen, ze znajomymi zaproszonymi do tego świata, pobawić się w barmana, gości kantyny, no to na pewno da radę. Nie mogę powiedzieć, że wnętrze kantyny jest odwzorowane jeden do jednego, tak jak w filmie, no ale dosyć mocno przypomina już ten zestaw z Lego, a ja będę nad nim jeszcze pracować i wykańczać szczegóły, jak już zbuduję resztę Star Warsowej wioski. Poza kantyną zbudowałam też dwie wieże obserwacyjne. Oczywiście obie są z blueprintów, z tej ścieżki płatnej. Jeśli chodzi o front naszej kantyny, no to bardzo mi smutno, że nie mogę postawić dubaka na jego wybiegu, więc zamiast niego postanowiłam zbudować tutaj grządki, na których posadziłam pszenicę, bo ona kolorystycznie chyba najlepiej tutaj pasuje. No i oczywiście zbudowałam też schody, żeby od frontu wszystko ładnie wykończyć i odstudować naszą budowlę. Wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle. Ja na pewno jestem zadowolona z początku tej wioski w klimacie Star Warsowym. No ale odpowiedzmy sobie na najważniejsze pytanie. Czy w takim razie polecam Wam odblokowanie karnetu z trybu Lego? No na pewno, jeśli nie macie fałdolców, to już w bezpłatnej ścieżce odblokujecie dosyć dużo przydatnych elementów mebli, wyposażenia wnętrz, ale też ścian i podłóg, które nawet po evencie zostają z nami w grze i przydadzą Wam się do budowania. Aktualnie w sklepie Fortnite często pojawiają się też pakiety dodatkowych elementów i budowli, które możecie wykorzystać w trybie Lego. No i pokazuję Wam właśnie na ekranie taki przykładowy sklep z jednego dnia. Jak widzicie, ja się zdecydowałam już na zakup mebli do salonu z Tatooine ze względu na fajne roślinki, nie najgorsze siedziska i kilka dodatków. Te lampki też są naprawdę fajne, ale poza tym salonem mamy też wyposażenie do kuchni, jadalni, różne pakiety pogrupowane według pomieszczeń czy funkcji. No i po kliknięciu w każdy możecie zobaczyć dokładnie, co wchodzi w skład tego pakietu i wtedy widzicie wszystkie elementy po prawej stronie.
Na razie pokazałam Wam same pakiety Star Wars, ale mamy też śliczny zestaw Akry Anarchii, który zadebiutował razem z aktualizacją wprowadzającą farmę i hodowanie zwierząt. Tutaj mamy też różne zestawy budowli, dodatków czy mebli, które są naprawdę genialne i bardzo mocno się zastanawiam też nad zakupem tej kolekcji, no bo już mam w głowie pomysł na taką czerwoną wioskę ze stodołami i domem farmera. Ale w sklepie znajdziecie też pakiet startowy ze skinem i kilkoma kolorowymi dekoracjami. Jeśli chodzi o ten pakiet, no to jego już nie kupujemy za fałdolce, a za około 15 zł, więc jeśli Wam się podoba, no to też jest to fajny start na grę. Dajcie znać, czy podoba Wam się karnet Star Wars w trybie Lego, czy chcielibyście zobaczyć dalszą część wioski, którą dzisiaj zaczęłam budować. No i oczywiście, jeśli zostaliście do końca, to bardzo Wam dziękuję. Napiszcie w komentarzu Czubaka, a na pewno przypnę Wam serduszko, no bo tak każe obyczaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Bajo!